Szanowni Państwo, Południowa Ameryka to kontynent wielkich kontrastów, wielkiej zróżnicowanej kultury, wielkich szans, ale także wielkich niebezpieczeństw. Trzeba o nim rozmawiać, trzeba z nim rozmawiać i jest okolicznością bardzo szczęśliwą, iż EKR podjął się tej rozmowy. Chciałem tej decyzji pogratulować. Wiem, że to, co jest bogactwem, jest zawsze łatwiejsze do omówienia, do podniesienia. Czasem nie jest łatwe do wykorzystania, bo są także niebezpieczeństwa. I wybaczcie mi Państwo, że o nich właśnie przede wszystkim tutaj wspomnę. Ameryka Łacińska miała, jak wiadomo, bardzo skomplikowaną historię. Wielką kulturę wytworzyła bez związku z Europą. Później przyszli Europejczycy, przyszły związane z tym często bardzo tragiczne wydarzenia, ale przyszedł także nowy typ kultury i zaczynały powstawać różnego rodzaju połączenia, czasem synkretyczne, łączące ze sobą elementy zupełnie niedopasowane, ale czasem także będące pewnego rodzaju syntezą. I byłoby bardzo dobrze, gdyby właśnie ta synteza tych dwóch wielkich kultur mogła triumfować. Ale na przeszkodzie stanęły ideologie, które nie mają, przynajmniej bezpośrednio, pochodzenia południowoamerykańskiego, zostały jakby importowane, a które doprowadziły do często bardzo niedobrych, tragicznych wydarzeń i które w dalszym ciągu oddziaływują na historię Ameryki Łacińskiej. Mówię tutaj o różnych ideologiach lewicowych. Ideologiach, których dzieje były skomplikowane i nie czas je tutaj opisywać, ale które w pewnym momencie doprowadziły do fenomenu bardzo niebezpiecznego. Mówi się o nim czasem jako o narkosocjalizmie, połączenie ideologii lewicowej, czy właściwie zinstrumentalizowaniu ideologii lewicowej przez biznes narkotykowy, jak wiadomo, w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej ogromnie rozwinięty. I gdyby to miało iść w tą stronę, to byłaby naprawdę wielka tragedia. To byłoby zmarnowanie tych ogromnych szans i to byłoby wielkie nieszczęście wielu milionów uczciwych ludzi. Ludzi, którzy by chcieli po prostu dobrze żyć, jak wszyscy na całym globie. Dlatego jeszcze raz powtarzam, trzeba o tych problemach mówić, trzeba się nad nimi zastanawiać, trzeba się zastanawiać nad tym, co możemy wspólnie uczynić, by rozwój Ameryki Łacińskiej szedł we właściwym kierunku, by nasze cywilizacje odmienne zbliżały się przede wszystkim w tym wszystkim, co jest dobre, tym wszystkim, co służy człowiekowi, co jest człowiekowi życzliwe. Mamy przecież różnego rodzaju wspólne poglądy, wspólne podstawy. Z całą pewnością tą najważniejszą jest chrześcijaństwo. I o tym rozmawiajmy. Ale rozmawiajmy w ten sposób, żeby z czasem mogło chodzić już nie tylko o rozmowę, ale także o konkretne przedsięwzięcia, o praktykę. Praktykę w sprawach, które dla przyszłości nie tylko Ameryki Łacińskiej, ale całej ludzkości mają ogromne znaczenie. Dziękuję.